Cześć. Widzisz tą ścieżkę? Nie jest przepiękna? Nie zaprasza do tego, żeby właśnie nią pójść, wyruszyć i zobaczyć, co się będzie zmieniało z prawej, z lewej, dokąd poprowadzi. I taki jest właśnie ten czar życia, że rzeczy się zmieniają, ale wymagają też zmiany w nas. Ale jest taka druga tendencja w nas, żeby właśnie w takim pięknym miejscu, może to będzie tu, może to będzie tam, zatrzymać się i już nie ruszać dalej, bo to miejsce jest najpiękniejsze na świecie i tutaj chcę zostać. I tak może być w naszych relacjach. I o tym, mi się wydaje, że są słowa Ewangelii, do której się już odnosiłam w okres zmartwychwstania. I wtedy się tak skoncentrowałam na zupełnie innej części, a dzisiaj zaczęło rozbrzmiewać w mojej głowie to słowo: nie zatrzymuj mnie, bo idę do Ojca. I raptem zobaczyłam, że te słowa odnoszą się do mojego życia w taki sposób, żeby jeszcze raz zobaczyć relację, w jakim jestem. Jezus mówi do Marii: nie zatrzymuj mnie. Nasza relacja, ta relacja, w której przywykliśmy i jak ona tutaj wyglądała, ona teraz ulegnie zmianie, ona będzie inna, dlatego że moją misją jest pójść do Ojca. Oczywiście w naszym życiu niekoniecznie musi być tak drastycznie, że ktoś idzie, nie wiem, zupełnie zostawia i idzie, nie wiem, ale bardziej może dotyczyć takich nawet decyzji właśnie, czy podejmę, zmienię pracę, pójdę w inny sposób, gdzieś może trzeba będzie się przeprowadzić do innego miasta, do innego kraju, ale jestem otwarty na te zmiany, a nie boję się. Gdyż może czasem, ponieważ już jest nam tak dobrze, tak szczęśliwie, to zostańmy i tylko, żeby nic się nie zmieniało. A w gruncie rzeczy może być tak, że nasze życie, że to, do czego zostaliśmy jakby stworzeni i czujemy w naszym sercu wyzwanie, może powinno iść dalej. I nasze także relacje z osobami będą się zmieniały. I tego też się możemy obawiać. Jezus mówi: nie obawiaj się, nie zatrzymuj mnie. Trzeba się rozwijać, trzeba iść dalej. I być może ten strach i to taka potrzeba zatrzymania relacji w taki sposób, jaki one są, może doprowadzić właśnie do ich utraty. Natomiast to otwarcie na te zmiany z pełnym serca, zaufaniem, może sprawić, że nasze relacje będą pełniejsze i piękniejsze. Tak myślę. A ty podziel się ze mną. Będę bardzo szczęśliwa. Cześć!